Witam serdecznie. Mam zaszczyt zaprosić Państwa na premierowy odcinek magazynu o katowickiej lidze piłkarskiej Szóstek Redbox. W magazynie naszym, trzeba tutaj dodać, cotygodniowym, gdyż będzie ukazywał się on w każdy wtorek. Postaramy się przybliżyć Państwu to, co dzieje się w każdej z lig. Postaramy porozmawiać się z zawodnikami, pokazać Państwu fragmenty spotkań, pokazać tabele, przedstawić wyniki, które padły w danym tygodniu. Myślę, że będzie to udany projekt. Życzę miłej projekcji. Zapraszam. W Ekstralidze rozegrano 4 spotkania. W najciekawszym pojedynku metalowców Fiat Autopoland z MDK Jordan padł remis 5-5. Mecz pomiędzy biurem podróży Cayman Travel a Nikolai zweryfikowany został jako przerwany z powodu zdekompletowania drużyny gości, a co za tym idzie, zakończył się wynikiem 5-0 na korzyść biura podróży, które zostało pierwszym liderem w Ekstralidze. Zaraz za ich plecami ulokowali się kolejno Herkules i Rice. W klasyfikacji strzelców prowadzi Dawid Kurtysiak z Inwetu Babylon. Z 3 golami na koncie, 1 gola mniej w tej kolejce zdobył Mateusz Tomczyk z MDK Jordan. Siedem spotkań rozegrano w pierwszej lidze grupy A. Jednym z najciekawszych był pojedynek pomiędzy United LT Pack PL a Southblast. Po bramkach Adama Różańskiego i Marcina Madaja Southblast prowadził 2-0. United jednak bardzo szybko doprowadził nie tylko do remisu za sprawą trafień Tomasza Wróblewskiego i Patryka Nuconia, ale strzelił kolejne 4 gole już po 25 minutach gry, prowadził 6-2. Po zmianie stron Nucoń dorzucił szybko kolejne 2 gole i było po meczu. Ostatecznie United wygrał 10-3. Miano najciekawszej niespodzianki kolejki zapracowała drużyna Finimondo, która jako Beniaminek Ligi ograła bez większych problemów minowe Ekochem 5-2. Po zakończonym meczu kapitan drużyny krótko skomentował boiskowe wydarzenia. Witam z nami reprezentant, przedstawiciel drużyny Finimondo. Proszę się przedstawić. Witam serdecznie, nazywam się Szymon Księżyk. Szymon Księżyk, jesteś kapitanem tej drużyny Finimondo. A akurat dzisiaj mnie zastąpił kolega i prawdopodobnie jeszcze w najbliższych meczach mnie będzie zastępował, Mateusz Szefer, ponieważ ja mam poważną kontuzję. Co się stało? Prawdopodobnie zerwane więzadła. No, na jak długo wykluczyło cię to z gry? Ja nie wiem, dzisiaj byłem u lekarki i mi powiedziała, że pan już może sobie, pan już nigdy nie zagra w piłkę. No, jak to z polskimi lekarzami. Dzisiaj debiut w pierwszej lidze z waszej strony. Jesteście Beniaminkiem tej ligi. Jak się czujecie w tej lidze po pierwszym meczu? No, po pierwszym meczu znakomicie. Nie wiedzieliśmy właściwie, że będzie tak... Może niełatwo, bo mimo że było 5-2, to jednak pierwsza połowa była bardzo chaotyczna w naszym wykonaniu. No, w drugiej już znacznie lepiej graliśmy. No, rywal nie był aż tak wymagający, jak myśleliśmy, chociaż oczywiście swoje musieliśmy odbiegać. Trzeba przyznać, że na papierze zdecydowanym faworytem w tym meczu można było obstawiać Minowę, zwłaszcza po fenomenalnych występach tej drużyny w zeszłym sezonie. Niestety nie wywalczyła awansu na boisku, dlatego też gra w pierwszej lidze. No, ciężki rywal mogłoby się wydawać na początek. Właściwie myślę, że rywal... Nie znam dokładnych danych, ale wydaje mi się, że mógł się osłabić przed tym sezonem, ponieważ no tak jak mówię, my zagraliśmy mecz walki dzisiaj, rywal także, no my byliśmy skuteczniejsi, praktycznie powinno być 6-2, tylko sędzia nie uznaje jednej bramki, ponieważ była ona strzelona na wślizgu. Myślałem, że ze spalonego. Należy podkreślić również fantastyczną grę waszego bramkarza w dzisiejszym meczu. A tak, Andrzej dzisiaj znakomicie zagrał, no ale to już wiemy od dawna, że Andrzej jest bardzo dobrym bramkarzem. Dzisiaj udowodnił swoją klasę. Jakie plany macie na następne mecze? Czy również będziecie zwyciężać tak popisowo jak w dzisiejszym dniu? Czy macie jakiś czarny scenariusz na przyszłość? Jak to się kreuje u was? No. Przyjmujemy taktykę Adama Małysza, czyli najważniejsze są najbliższe zawody. Macie jakieś plany na ten sezon, które miejsce zająć? No, naszym celem głównym jest oczywiście utrzymanie się, ale oddamy dużo, żeby zająć miejsce w środku tabeli. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Dzięki. W pozostałych meczach Komandor Śląsk uległ GLS Poland 1-2, SM Górnik przegrał z Węglosmykiem 1-6,
SWA pokonało Autoradio 7-4, a Kartonia wygrała z WSP Chorzów 7-2. W tabeli prowadzi United LTPAK.pl tuż przed Kartonią i Węglosmykiem. Stawkę zamykają WSB Chorzów, SM Górnik i Southblast. Bardzo ciekawie zapowiadał się mecz w pierwszej lidze grupie B, w którym Termowe Technology zmierzył się z tyskimi browarami książęcymi KP Tychy. Ekipa z Zawodzia zaskoczyła Tyszan bardzo szybką i co ważniejsze skuteczną grą i już po pierwszej połowie prowadziła 3-0. Po zmianie stron Termowen strzelił kolejne 2 gole i jakby zlekceważył rywala. Tyszanie skrzętnie to wykorzystali i po dwóch celnych trafieniach Pawła Stachy i bramce Janusza Małka zrobiło się 5-3. Ostatnie słowo należało jednak do Termowentu, który zdołał strzelić jeszcze 2 bramki i zakończyć mecz wynikiem 7-3. Jeżeli chodzi o wydarzenia z pierwszej ligi grupy B, to w 6 rozegranych spotkaniach tylko drużyny Niegalaktycznych i KS Charlie podzielili się punktami. W pozostałych meczach 3 punkty inkasowali kolejno FC Tytek, Auroland, Fort Nowy Dwór Bytom, IKEA 306 Katowice oraz Termowent Technology. Stawce przewodzi Fort Nowy Dwór Bytom, na drugim miejscu plasuje się Termowent Technology, a trzecia jest IKEA 306 Katowice. Po przeciwległej stronie tabeli znajdują się ekipy Atri, Tyskich Browarów Książęcych oraz Euro Prestige. Najskuteczniejszymi zawodnikami są jak dotąd Nikodem Klocek z zespołu Fort Nowy Dwór Bytom z 4 trafieniami na koncie oraz po 3 gole mają Tomasz Sokołowski z IK 306 Katowice oraz Arkadiusz Mrugała z FC Tytek. W innym ciekawym meczu RR Projekt pokonał RCK IK Katowice 7-4. Pierwsza połowa tego spotkania była wyrównana i prowadzona w szybkim tempie. Jednak w drugich 25 minutach zawodnicy z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa nieco odpadli z sił, co skrzętnie wykorzystali przeciwnicy. Co ciekawe, od 20 minuty w bramce RR Projekt musiał stanąć jeden z zawodników grających w polu. O tym wydarzeniu nieco więcej opowie nam zawodnik tej drużyny. Panowie z RR Projekt, zwycięstwo na dobre rozpoczęcie tego sezonu. Tak jest, udało się wygrać, 7-4, jeśli dobrze pamiętam. Zaczęliśmy dobrze, myślę, że to efekt wspólnej gry w sezonie halowym oraz poprzednich. Gramy regularnie, spotykamy się co kilka dni, żeby rozegrać sparring. No a sezon to wiadomo, mecze są co kilka dni, dlatego staramy się trzymać poziom i będziemy się starać walczyć w tym sezonie o dobre miejsce w lidze. A kto wie, może awans. W tym meczu nie uniknęliście małych komplikacji spowodowanych z kontuzją waszego bramkarza. Co się stało? Tak jest. No, nasz bramkarz od początku dzisiaj był niedysponowany. Uprzedzał, że zdrowotnie nie jest dobrze. I zdecydował się, po tym jak po kilku niepewnych sytuacjach zdecydował się na zmianę i zastąpił go nasz etatowy obrońca Kuba Stępalski, który pomimo kilku błędów spisał się przyzwoicie i myślę, że dobrze inicjował nasze akcje, także ogólnie można ocenić jego występ i tą całą sytuację na pozytywną. Bardzo ładnie to podsumowałeś wszystko, bardzo mi się to podobało. O co cię jeszcze mogę zapytać? O cele na ten sezon? Czy w tym sezonie planujecie awansować, czy raczej nie chcecie spaść? Na pewno byśmy nie chcieli spaść, aczkolwiek będziemy walczyć o dobrą pozycję. Walczymy o pierwszą połówkę tabeli na pewno. Wiary w siebie dodaje nam fakt, że w minionym sezonie halowym osiągnęliśmy dobre miejsce. Do końca walczyliśmy w zasadzie o podium. Niestety nie udało się, może następnym razem. Także w tym sezonie liczymy na dodatni bilans bramkowy i pierwszą połówkę tabeli. Być może uda się wywalczyć jakąś nagrodę pośrednią, jaką może jest Puchar Fair Play lub Puchar Najlepszy Atak, Najlepsza Obrona.
No na te dwie ostatnie mamy wpływ, natomiast na pierwszą to różne sytuacje się zdarzają. Myślę, że to jest los, która drużyna akurat trafi na rywali, którzy na przykład przyjdą we czwórkę. Myślę, że każda drużyna w tej lidze jest gotowa na to, żeby ściągnąć jednego zawodnika, żeby wyrównać szanse. No nam się raz tak zdarzyło i właśnie efektem tego była jedna z nagród Fair Play, które wygraliśmy. Ja tak myślę, tam w pokoiku siedzi Adam, jakbyście z nim porozmawiali na ten temat, myślę, że dałoby się coś załatwić przy zielonym stoliku. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję. W pozostałych pięciu meczach odnotowaliśmy zwycięstwa Kamikadze, Tricolor Pizza oraz Holo Service. Niezwyciężeni w meczu z Mejwą podzielili się punktami, podobnie jak Liwo, Tłumaczenia Katowice i Trzynastka. Sytuacja w tabeli przedstawia się następująco. Pierwszy jest Sevitel, drugi Tricolore Pizza i trzeci RR Projekt Manhattan. Trzy ostatnie miejsca przypadły RCK IK, Lions United i No Name. Mecz pomiędzy Old Boys Zabrze a Markus Jaworzno od początku lepiej układał się dla gości. Swoją przewagę udokumentowali strzeleniem kilku goli, co dało im wysokie prowadzenie. Zawodnicy Markusa zadowoleni z przebiegu boiskowych wydarzeń nieco spuścili z tonu. Ambitny zespół Old Boys Zabrze walczył do końca o jak najlepszy wynik i robił to bardzo skutecznie. Na minutę przed końcem udało się doprowadzić do remisu po 6, a chwilę później po rzucie wolnym zdobyli bramkę dającą 3 punkty. O emocjach towarzyszących zawodnikom Old Boys Zabrze opowie nam jeden z bohaterów tego spotkania. Panowie, zwycięstwo w bardzo szczęśliwych okolicznościach. Bramka dająca wam 3 punkty padła praktycznie w ostatniej sekundzie meczu. No dokładnie, ale to ma ta liga do siebie, że gra się do końca i tutaj nawet przegrywając kilkoma bramkami nie można się poddać. Dużo bramek pada generalnie w meczu, także każdą stratę można odrobić. Tak jak mówisz, w dniu dzisiejszym mieliście bodajże 3 czy nawet 4 bramki straty do przeciwników, a mimo wszystko graliście do końca, zdobyliście bramkę wyrównującą i gdy już wydawało się, że sędzia zakończy spotkanie, zdobyliście bramkę dającą 3 punkty. No dokładnie, to trzeba się po prostu bawić tą piłką, grać do końca, nawet jak się przegrywa, to po prostu starać się strzelać bramkę za bramką. Jak się uda, to jest okej. Czy jakieś transfery poczyniliście w okienku transferowym, które miało miejsce niedawno? Takie bezgotówkowe. Bezgotówkowe. Ilu zawodników przyszło, ilu odeszło? No jest 3 chłopaków nowych. Jeden odszedł, taki, który był jednym z królów strzelców w zeszłym sezonie. Także osłabienie można powiedzieć, ale 3 chłopaków doszło i myślę, że poziom będzie okej. Okay. Jak widać, nie zawodzą. Nie zawodzą, jest okej. Okay. Dziękuję uprzejmie. Mecz pomiędzy Compact, producent oprogramowania, a Szaleńcami był wyrównany i zacięty tylko przez pierwsze 25 minut, zakończone wynikiem 2-1 dla tych pierwszych. Po zmianie stron Compact przejął inicjatywę i z minuty na minutę tylko podwyższał przewagę nad rywalami. Ostatecznie ta rywalizacja zakończyła się wynikiem 8-3. Pojedynek SPL Team i Piomir Tarnowskie Góry stał na wysokim poziomie sportowym. Dodać należy, że taki scenariusz miał miejsce tylko w pierwszej połowie, po której ekipa z Tarnowskich Gór prowadziła 4-3. Po zmianie stron dużo liczniejszy Piomir z minuty na minutę powiększał przewagę i ostatecznie wygrał 10-4. Ostre strzelanie rozpoczął Michał Kulas, który chwilę po rozpoczęciu podwyższył na 5-3. Potem dołożył jeszcze 2 celne trafienia. Również 2 gole po przerwie zdobył Piotr Kudła i zwycięstwo Piomiru stało się faktem. A oto komplet wyników drugiej ligi grupy B. Aktualna tabela. Z nami panowie? Łukasz Krakowski. Tadeusz Goman. Drużyny? FC Szacun. Panowie, pokrótce, jeżeli można by przybliżyć, jak powstała ta drużyna. Sami znajomi. Czyli coś więcej. Nie, może kolega tutaj. Na jesień mieliśmy drużynę, ale słabo nam poszło. Nie awansowaliśmy, no i później zebraliśmy nowych chłopców, no i tak się zaszło. Jak drużyna się nazywała wcześniej? Wcześniej, podobnie. T-shircik. I teraz występujecie pod szyldem FC Szacun Pub. A nazwa skąd się wzięła? Bo kolega ma pub i
Tak wyszło, sponsoruję te koszulki, to na koszulkach będzie nazwa. Dzisiaj inauguracyjny mecz, bardzo dobrze weszliście w sezon. Początek, pierwsza połowa była ciężka, 2-0 przegrywaliśmy, no ale później już poszło. Dużo bramek nastrzelaliście, wynik 8-3 mówi sam za siebie. Jakoś wyszło. Jakoś wyszło, no dobrze, jedziemy dalej z tematem, tak? Jesteśmy na żywo oczywiście, wszystko fajnie, machamy do telewizora. Dzisiaj należy pochwalić występ waszego najlepszego strzelca, jak do tej pory. Mateusz Sieroń. Strzelił dzisiaj 4 bramki. Można powiedzieć, że był ojcem zwycięstwa. Tak, był ojcem zwycięstwa. Dowiedzieliście się? Fajnie. Co jeszcze byście chcieli powiedzieć? Coś o sponsorze jakimś, czy z tego? Jak? Awansujemy, no, obie są fajna impreza w pubie. To będziemy się starać. Trzymacie go za słowo, rozumiem. A jak wrażenia po pierwszym meczu, jak się grało? Czy coś wam bardziej odpowiadało, coś nie? Macie jakieś przemyślenia co do następnego meczu? Znaczy, no, gra się zawsze dobrze tu, no i następny mecz to samo. Od początku trzeba walczyć, do końca. Jakie macie cele na ten sezon? Awansować. Awansowanie. Przede wszystkim awans. Tylko to was interesuje, rozumiem. Tak. Dobrze, w takim razie życzę powodzenia, dziękuję uprzejmie. Najlepiej jednak zaprezentowała się w tej kolejce drużyna Silesii Katowice. Rozbiła ona na najdrobniejsze części ekipę Job Express.pl, aplikując im 11 goli, nie tracąc przy tym ani jednego. Tak imponujące zwycięstwo dało Silesii pierwsze miejsce w tabeli. Co za tym idzie? Stawkę po pierwszej kolejce zamyka Job Express.pl. Najciekawsze widowisko w trzeciej lidze grupie B oglądaliśmy w pojedynku Kosmik FC i Dara Animar. Mecz ten od pierwszej do ostatniej minuty był niezwykle wyrównany. Do przerwy Dara Animar prowadziło 2-1. Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie, wciąż oglądaliśmy akcję za akcją, tylko zawodnicy byli nieco skuteczniejsi. W drugiej odsłonie Kosmik FC co prawda zdobył 2 bramki, lecz stracił 3 i w ostateczności po końcowym gwizdku sędziego z pierwszych 3 punktów w tym sezonie cieszyli się zawodnicy Dara Animar. Oto komplet wyników z pozostałych meczy. Jak widzimy, pomimo 2 rozegranych spotkań, Artcam plasuje się na drugiej pozycji, tuż za plecami Pobrek Team. Za najlepszego bramkarza minionego tygodnia uznano Pawła Kustrę z SAB-u Katowice. To w głównej mierze dzięki niemu ESAB pokonał w swoim pierwszym meczu Go 30+3-2. Bronił w sytuacjach wręcz nieprawdopodobnych, obul głowy przyprawiając przeciwników i budząc podziw obserwatorów spotkania. Rafał Briegel, IKEA 306 Katowice. Obrońca. Bardzo dobrze zagrał w meczu z Atrią. Praktycznie był nie do przejścia, bardzo dobrze zaprezentował się w odbiorze, a do tego doskonale wyprowadzał kontrataki, a jeden z nich nawet zakończył się celnym trafieniem do siatki rywali. Tomasz Pożoga z CST i TSE Vittel był najlepiej dysponowanym zawodnikiem swojej drużyny tak w meczu z AKS-em, jak i w Borussią Budowlaną. Aktualnie prowadzi w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców w drugiej lidze grupie A z 9 golami na koncie. Daniel Sędrzak z Markus Jaworzno, pomimo że w meczu przeciwko Old Boys Zabrze skupił się bardziej na grze obronnej, z szybko wyprowadzanych kontr, których bardzo często był inicjatorem, strzelił 3 bramki. Jego zespół co prawda przegrał, ale nie z byle kim, bo z Old Boys Zabrze. I to przegrał bardzo pechowo, tracąc ostatniego gola przy stanie 6-6 w ostatniej akcji meczu i to po rykoszecie, który zmylił bramkarza. Andrzej Rostropowicz z zespołu RR Projekt Manhattan, jak na kapitana przystało, poprowadził swój zespół do pierwszego zwycięstwa w nowym sezonie. Mecz z RCK i KK Katowice co prawda nie układał się po myśli ekipy z Manhattanu, gdyż po pierwszej w połowie wynik brzmiał 1-1. W drugiej odsłonie meczu Rostropowicz wziął sprawy w swoje ręce, dał sygnał do ataku, strzelając 2 bramki w przeciągu 4 minut, następnie zaliczył kilka efektownych asyst, a jego zespół wygrał 7-4. Ostatnim zawodnikiem w szóstce kolejki jest Patryk Nocuń z United LTPAK.pl.
Pięć goli, jakie strzelił w wygranym przez jego zespół meczu z Southblast, sprawiły, że nie mogło go zabraknąć w zestawieniu najlepszych zawodników minionego tygodnia. We wspomnianym spotkaniu był najlepszym zawodnikiem na boisku, a jego zespół wygrał 10-3.